kolejny druk. Projekt uchwały według druku nr 1423 zgodnie z paragrafem 54 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1423 minął termin zgłaszania poprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczał do czasu zakończenia dyskusji na projektu. Wyrażenie woli przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Palacu Praca Przyszłość, przygotowanego przez Centrum Profilaktyki Edukacji Społecznej Palacu. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1423. Tryb jednego czytania referuje pan Jacek Kowalczyk. Pan burmistrz. Szanowni Państwo Radni, prezentowany projekt jest uchwały, jest warunkiem przystąpienia do realizacji projektów, które Gmina Miejska Kraków realizuje z wydarzeniem partnerstwa. Panie redaktorze i Państwo Radni, Panowie Radni. No, ale partnerem, który wspiera lidera, którym był razem, jest organizacja pozarządowa. Organizacja, z którą Gmina Miejska Kraków współpracuje już od wielu lat. Jest to przykład na to, aby wspólnie poszukiwać możliwości pozyskiwania środków poza budżetem miasta, aby kontynuować i uzupełniać ofertę pomocową, w tym przypadku ofertę pomocową dla młodych ludzi. Jestem uzupełnienie działalności stywerkerskiej realizowanej przez Stowarzyszenie Krasok. A z naszej strony ten projekt będzie wspierany działaniami wobec rodzin tych osób i pozwoli to również dalej poszerzać ofertę pomocową. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Chciałbym tylko Państwu poinformować, że Komisja Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała druk. Zgodnie z paragrafem 36 punkt 1 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowania.